Poprzednie dziennikarskie zero o kłamstwach i manipulacji Gazety Wyborczej poniosło się wielkim echem. No i było do przewidzenia, że będę musiał nagrać drugi odcinek. Oto on. Pracownicy Gazety Wyborczej, pracownicy Agory różnego szczebla ciągle podają mi piłkę na pustą bramkę i każą strzelać. Mnie już noga boli od tego strzelania, oni nie mają litości. Ciągle piłka i piłka, strzelaj i strzelaj. Ja już chodzę w sportowych ciuchach, bo nigdy nie wiadomo, kiedy znowu wystawią piłkę i każą strzelać. No więc strzelam, bez satysfakcji. W zasadzie to strzelam odruchowo. Strzelam, bo muszę, bo jak można pozostawić te wszystkie bzdury, które oni wygłaszają, którymi się bronią, bez żadnego słowa komentarza. Nie można by tego zrobić, nie można tego odpuścić. Trochę cała ta polemika przypomina grę komputerową. Taką grę, w której na początku dostajesz bardzo łatwego przeciwnika, żeby się w ogóle zorientować, czy spacją się strzela, czy tam shiftem. Potem dostajesz trochę trudniejszego, a na koniec wielkiego bossa. Ja to śmieszne. Ja miałem pewne zahamowania, żeby... O. Dobra, zaraz zobaczymy, stary, no co tu się będzie działo. Zaczęli wystawiając na mnie biedną dziewczynę. Potem typa średniego szczebla, a na koniec głos zabrał członek zarządu całego koncernu, czyli całej Agory. Nie będę wam zdradzał, kto wypadł najgorzej. Nie psujmy chronologii, idźmy po kolei. Najpierw ktoś postanowił wystawić na mnie panią Marię Kocz. I mam z tym pewien problem. Mianowicie pani Maria Kocz nie wygląda na osobę, która dobrze się odnajduje w publicznej konfrontacji, tak mi się wydaje. Okay. Nie wysyłałbym jej na pierwszą linię frontu, gdybym był jej przełożony. Raczej bym ją utulił, przytulił. Powiedziałbym, żeby się trochę schowała, żeby robiła coś dyskretnego na razie, a może na wakacje pojechała. Raczej dbałbym o to, żeby nie stała się jej krzywda, bo to może jest wrażliwa dziewczyna. Ale w Agorze uznali, dawaj ją na Stanowskiego. No to skoro oni tak uznali, no to co mam zrobić? Co mam zrobić w tym momencie? Wystawili ją na naprawdę srogie pośmiewisko. Po prostu obejrzyjcie ten film. Footballteam.pl. Darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika. Zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na boost dla twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu? Kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Cześć, z tej strony Maria Korcz, dziennikarka Wyborczej Biz. 2 miesiące temu napisałam tekst o współpracy Just Join IT i kanału Zero. Powstał on wtedy dlatego, że było dla mnie sporym zaskoczeniem to, że taka współpraca w ogóle ma miejsce. Deklarowane przez Just Join IT wartości nieco odbiegają od tych, które znajdziemy na przykład na kanale Zero. To właśnie w tym tekście piszę o tym, jak Krzysztof Stanowski potrafi żartować z wyrzucania śmieci do lasu. Chodziło konkretnie o ten tweet. A poza tym, jak abstrahując już od tego, że to jest bagno, co ma wspólnego to, że ktoś nawet rzuca śmieci do lasu? No dobra, już w to, bo jakby to i tak nie ma racji bytu ogólnie cały ten post, nie? Ekologizm w sprzeczności z naukami Jezusa. Dlatego wczoraj, idąc na pasterkę, wyrzuciłem 2 worki śmieci do lasu i mam luz. A żona swoje śmieci posegregowała i teraz musi się spowiadać. Proste. Jak mogło przyjść mi do głowy, żeby ten wpis potraktować poważnie? Pozwólcie, że zacytuję inne. Również w 2019 roku Krzysztof Stanowski pisał na przykład tak. Ja płacę 280 zł miesięcznie za wywóz śmieci. Chyba jednak będę wyrzucał i jeszcze sąsiadów namówię. Dzisiaj pan Krzysztof Stanowski mówi, że to wszystko były żarty. Podobne wytłumaczenia, że to był żart, ale ty nie zrozumiałaś, słyszałam już setki razy. I mimo tego wciąż do mnie nie przemawiają. Bo to nic innego jak po prostu odsuwanie swojej odpowiedzialności za słowa. Mówię o odsuwaniu tej odpowiedzialności również dlatego... Wiecie, jak ja mam problem z takimi ludźmi, że teraz powstało tyle głównokierunków na studiach, że oni mają się naprawdę za spoko inteligentnych ludzi, bo ukończyli jakiś głównokierunek, nie? Ja sobie powiem, a bo ona ukończyła dziennikarstwo, prawo, coś tam, medycynę. Jednostki wybitne jakby nie definiują się tym, że ukończyli jakiś kierunek, nie? To, że pan Krzysztof Stanowski reaguje na ten tekst dopiero 2 miesiące... Chociaż może ta medycyna jest ciężka. Chociaż pewnie też się znajdzie jakiś głupi lekarz, nie? No ale to tyle, no, każdego nie odsiejesz. Co po jego publikacji.
ponad 2 miesiące. Jeszcze w styczniu pisałam do kanału Zero maila z prośbą o komentarz, ale do dzisiaj nie doczekałam się odpowiedzi. I niech puentą tej sytuacji będą słowa samego pana Krzysztofa Stanowskiego. Kiedy musisz tłumaczyć żart, to znaczy, że jest słaby. Ktoś to nagrał, ktoś to wstawił, zaakceptował i ktoś to wypuścił. Nie wiem tylko, kto wymyślił. Mogła być to sama pani Kocz, mógł to być ktoś inny. Niemniej efekt jest taki, że o rany. To prawdopodobnie jedno z najgorszych wystąpień w tej branży w ostatnich latach. W ogóle nie wiem, czy pamiętam gorsze i gorzej odebrane przez ludzi. W momencie, gdy sobie spisywałem te statystyki, ten film na Twitterze miał ponad 3 miliony wyświetleń i zebrał 624 polubienia, co oznacza, że polubiło go 0,02% oglądających. Znacznie więcej osób postanowiło podać to dalej, zazwyczaj z prześmiewczym komentarzem, lub po prostu skomentować, niestety, zazwyczaj prześmiewczo, bo to, co mówi pani Kocz w tym filmie, jest kłamstwem. To, co ona mówi, to się nie mieści w głowie. To się nie mieści w głowie, że w samej redakcji Gazety Wyborczej nie zapaliła się nikomu czerwona lampka, że nikt nie powiedział, nie róbmy tego tej dziewczynie. Mario, nie puszczaj tego, zrobisz sobie krzywdę. Nie wystawiaj się aż tak. To się nie godzi. I tak nie wychowano. Żadne zdanie nie ma sensu. Ty się, dziewczyno, przyznajesz do tego, że setki razy słyszałaś, że ktoś ci mówił, że żartował, a ty tego nie kupujesz. Że to nie, dla ciebie to nie są żarty. Jeśli ktoś setki razy ci mówił, że nie rozumiesz, to może powinnaś się nad sobą zastanowić. Może nie rozumiesz. Podobne wytłumaczenia, że to był żart, ale ty nie zrozumiałaś, słyszałam już setki razy. I mimo tego wciąż do mnie nie przemawiają. Bo rzeczywiście powiedziałem kiedyś, że kiepski żart trzeba tłumaczyć. Tak powiedziałem. Ale są dwie możliwości, kiedy musisz tłumaczyć swój żart. Pierwsza możliwość jest rzeczywiście taka, że jest to żart kiepski. No to cena ta druga. W porządku. Ale jest też druga możliwość. Tłumaczysz żart dlatego, że po drugiej stronie stoi cymbał. Nie rozumiem. Normalnie mogę teraz się wysłać spokojnie. To już jest woda w cipie. Nie przekonała pani nikogo. Absolutnie nikogo. Ten film to jest pani totalna kompromitacja. Przecież pani chce bronić tezę, że ja wyrzucałem śmieci do lasu lub też nieudolnie żartuję i pani tych żartów nie zrozumiała. To był sarkazm. Ale pani naprawdę brnie w to wyrzucanie śmieci do lasu i podaje pani tweety wyrwane z kontekstu, całkowicie wyrwane z kontekstu, gdzie każdy już sobie spojrzał, o co naprawdę chodziło i złapał się za głowę, jak ona mogła w ogóle to napisać. Tweet numer jeden, śmianie się z arcybiskupa, który chciał walczyć z ekologią, i tweet numer dwa, śmianie się z niskiej kary dla byłego piłkarza, który założył nielegalne składowisko odpadów. Dwa razy byłem po stronie ekologii. Dwa razy, a pani z tego wyciągnęła wniosek, że jestem przeciwko ekologii i wyrzucam śmieci do lasu, i użyła pani tego argumentu, żeby mnie zohydzić w ohydnym tekście, który był atakiem na sponsora kanału Zero, że śmiał w ogóle pomyśleć o wydaniu pieniędzy u nas. Więc miałem taki moment, że rany, te, pani Maria jest taka biedna, że zrobili jej krzywdę, że jej kazaliż. Myślałem sobie, że jej wyślę takie wirtualne przytulaski. Pani Mario, że przytulam panią, jestem z panią, może pani zmienić pracę na lepszą. Prawie tak było. Ale potem sobie przypomniałem, co ona pisała do tych sponsorów, bo tego jeszcze wam nie pokazywałem. No i poza tym, może pani Maria nie chce z mojej strony takiej dziwnej litości. Może ona uważa się za lwicę, może ona chce stanąć do walki, chce wejść do klatki, a ja odbieram jej, bo jestem seksistą, odbieram jej prawo do nawalanki face to face. No to dobrze, no rzeczywiście, jestem za równouprawnieniem, zróbmy to. Nie patrzmy na to, czy mi jest pani żal, czy nie żal. Rozprawmy się z panią. Więc najpierw pytania, które wysyłała pani do sponsorów. Dlaczego więc firma będzie wspierać finansowo twórcę, który w przeszłości żartował z ofiar pedofilii, posługuje się wulgarnym językiem? I tu cytat, którego użyto w odniesieniu do dziennikarza Sławomira Sierakowskiego, małym chuku. Prowadził w przeszłości programy pod wpływem alkoholu, zapraszał do programu osoby z poważnymi zarzutami, m.in. o pobicie, na przykład Denit Rozynia. Dlaczego portal pracy zdecydował się na wspieranie dziennikarza? A to nie jest prawda ogólnie. Ja nigdy w życiu nie miałem żadnych zarzutów o pobicie. Nie wiem, skąd ta pani sobie to wyssała, no ale jeśli ona jakby próbuje mi jakby w jakiś sposób wpływać na moją reputację, wysyłając tego typu maile po poważnych firmach czy ludziach, no to będzie musiała się liczyć z tym, że ją pozwę. Myślę, że ona sobie jakby pomyliła osoby czy coś, nie? Ja autentycznie
abstrahując od tego, że ja nigdy w życiu nie miałem żadnych zarzutów o pobicie, to ja nigdy w życiu nikogo nie uderzyłem. Jakby, nie wiem, wystarczy sobie wpisać i zobaczyć moją walkę na fejmie. Kogo ja bym miał, kurwa, pobić? Osę? Jakiegoś małego bobra, kurwa? Chociaż bobr to pewnie by mi kostki, kurwa, poprzegryzał. Jakby, no nie wiem, ale moim zdaniem jest to ciężko, że ktoś dla własnych korzyści, tak? Bo ta pani ewidentnie ma jakiś problem w stosunku do Krzysztofa Stanowskiego i posługuje się swoją pozycją w dosyć rozpoznawalnej i renomowanej gazecie. Może teraz trochę mniej niż kiedyś, ale Gazeta Wyborcza to jest ogólnie, no, historia mediów w tym kraju. I ona używa tej stopki, którą ma w mailu, tak? Żeby i na jakby to powinno budzić jakąś wiarygodność, tak? Dziennikarka, czy tam, ja nie wiem, czy kim ona jest, może jakąś szefową w środku, jakąś dyrektorką, redaktorem naczelnym, może nie wiem, kim ta pani jest, ale ona jakby posługuje się autorytetem, który jeszcze w niektórych miejscach ma Gazeta Wyborcza do tego, żeby pomawiać ludzi. Jakby ty możesz wiele rzeczy, kurwa, o mnie powiedzieć, nie? Ale nie to, że ja mam zarzuty za pobicie. Znaczy, ona naprawdę mogła się posłużyć jakimiś bzdetami, które ja w swoje życie, w które ja oczywiście nie wierzę, ale które powiedziałem w swoim życiu. Nie wiem, trochę za żartów, kurwa, trochę dla kontrowersji, trochę dla ten, ale jakby piszę do poważnych, kurwa, mediów, że ja kogoś pobiłem, ty. No i to też jest śmieszne, nie? Bo ona pisze, że ja mam zarzuty o pobicie, a ona teraz będzie miała zarzuty, kurwa, o to, co sobie mój prawnik tam do tego dopasuje. No. Sprawa z sąsiadem. Ale w którym momencie w sprawie z sąsiadem ktoś kogoś pobił? Nikt nikogo tam nie dotknął. Ja jedyne, za co zostałem oskarżony i dostałem za to grzywnę, to było za zakłócanie ciszy nocnej i za, kurwa, niewyparzoną mordę, nie? Jakieś tam groźby, kurwa, czy coś takiego. Dostałem grzywnę, te koszty sądowe i siemano, i się rozeszliśmy, jakby nie było ten. Chociaż i tak uważam, że jakkolwiek to zabrzmi, ale że ten sąd nie był obiektywny. Bo sorry, jeśli ja przychodzę na sprawę sądową, a sędzia do mnie jak do psa mówi, jakby nieważne, to zresztą w odwołaniu sąd chyba wyższej instancji, to chyba wyżej przychodzi, albo może tej samej, no ale tam apelowaliśmy od tego wyroku, to skoro sędzia kolejnej instancji zauważył, że temu ziomkowi się coś pomyliło i w mowie końcowej go skrytykowała, że jakby brał zero-jedynkowo rzeczy, które przemawiają na niekorzyść, a żadnej, która jest łagodząca i tak dalej, nie, to... Bo ja zresztą, ja przeprosiłem tego sąsiada, nie? Jakby nie, no nie wiem, no jest to... No jest to jakiś ciężki absurd i ciężka abstrakcja, bo teraz zobacz, to już zobaczyło 500 000 osób w 11 godzin, ten film będzie miał 2-3 miliony wyświetleń. Jest w kurwa osób, które mnie nie zna, które będzie to oglądać i oni sobie tylko zobaczą zarzuty o pobicie Denit Rozyniak. Aż chujowego adwokata, że cię nie wybronił? No to już nie chodzi o to, czy ktoś ma słabego adwokata, czy nie. Bo ja, idąc do sądu, nie miałem problemu, żeby powiedzieć prawdę, stary. A prawda wyglądała następująco. Przyszedł sąsiad, zapukał, jakby to cały czas jakby idziemy, dochodzimy do tego samego punktu, że ja to 40 raz w swoim życiu tłumaczę. Ale przyszedł tam kiedyś sąsiad, bo Tejkwan u mnie kiedyś mieszkał przez chwilę. Byliśmy sami w domu i byliśmy po dwóch przeciwległych pokojach. Ja byłem na jednym końcu domu, on był na drugim. Akurat jego pokój był ściana w ścianę z sypialnią sąsiada. Ja miał otwarte okno, bo było ciepło. No i ten sąsiad przyszedł i zgłosił tam któregoś dnia, że siema, moglibyście zamknąć to okno, bo my też mamy otwarte okno, żeby był ten, słyszymy, jak sobie gracie, czy coś. I normalnie streamowaliśmy na tym, na Facebooku jeszcze wtedy. Graliśmy sobie w Lola i w pewnym momencie wyłączyło korki. Nie było korków w mieszkaniu, nie było prądu. Biorę telefon, odpalam sobie latarkę, schodzę na dół, było w okolicach 22-23. No, może nawet trochę później. No, ale to nie był środek nocy, nie? No, do północy to na pewno było. Tam były takie dziwne schody, schodzę po tych schodach i otworzyłem drzwi na zewnątrz. Rafał też szedł na dół. Otworzyłem drzwi na klatkę schodową, żeby zobaczyć, czy jest prąd, nie? Chciałem odpalić ten, czy to w całej klatce, czy może tam korki wyrzuciło i tak dalej. I akurat ten sąsiad windą wjechał, bo to czwarte piętro było. No to jakby dodałem 1:1, że po prostu zjechał na dół i wyłączył korki. No i zaczęła się taka pyskówka na zasadzie, wiesz, co ty odpierdalasz, a wy co odpierdalacie, coś tam, wiesz. Zaczęła się pyskówka, koniec końców każdy poszedł do domu. Wiesz, bo to było tu dawaj, tam, to bardziej Rafał się z nim kłócił, nie, jakkolwiek ten, to zresztą też został ustalony. Mówi, to dawaj na solówę, jak jesteś taki męski, to chodź, no to ty chodź. Ja wróciłem do domu i mówię, okej, okay, trafił się ciężki przeciwnik pod tym względem, że jest cwany i przebiegły. I ja zadzwoniłem na policję, żeby zgłosić to, że chłop mi korki wyłączył, nie? Ta policja przyjechała,
przyjechał patrol złożony z dwóch osób. Ja tam powiedziałem mniej więcej, o co chodzi. Oni do niego zapukali, nie otworzyli, nie, ten sąsiad nie otworzył im drzwi. Co ciekawe jest, ten sąsiad też zadzwonił na policję, ale ta policja nie przyjechała. Przyjechała tylko ta moja i on mojej nie otworzył drzwi. To też zresztą ta policjantka zeznała w sądzie. I od tamtego czasu rzeczywiście zaczęło się piekło pod tym względem. On mi losowo na przykład o 2 w nocy zamawiał policję do domu. Na przykład przyjeżdża kiedyś patrol policji, otwieram drzwi i oni mówią, co to za impreza tu jest. A ja oglądałem na Netflixie serial, nie? No nie ma żadnej imprezy. Oni tak stoi, jeden patrzy na drugiego. Ty też to czujesz? No, czuję, marihuana. Jakby kurwa, wszystko możesz do mnie powiedzieć, a nie to, że palę marihuanę, nie? Jakby wszystko. I będziesz miał więcej bądź mniej racji, ale nie to, że palę marihuanę. No, ja im mówiłam, no dobra, to wpuścisz nas, żebyśmy sprawdzili, że nie na tej? Bo wiesz, ja ich trzymałem na zewnątrz, ja mówię, nie wpuszczę. A mówię, a wiesz, że jak wejdziemy i przeszukamy w całym mieszkaniu, to będą kłopoty? Ja mówię, dobra, słuchaj, macie 2 opcje. Albo tam, bo oni twierdzili, że tam jest impreza, nie? I mówi, albo mi piszesz mandat za tam zakład, bo oni przyjechali, nie? Że zakłócanie ciszy nocnej, albo mi piszesz mandat za zakłócanie ciszy nocnej i se stąd jedziesz, albo wchodzisz, szukasz w domu tych domniemanych narkotyków i będą 2 opcje. Jak je znajdziesz, będę miał problem. Jak ich nie znajdziesz, to ty będziesz miał problem. Mówi, no zaraz to zrobimy, mamy psa w samochodzie. No kurwa, jakby, dobra, pisz ten mandat, czy co tam chcesz wypisać i ten, jedź, nie, bo to szkoda mi czasu. No i mniej więcej, ja nie wiem co tym policjantom, którzy przyjeżdżają, bo takich interwencji było na przestrzeni kilku miesięcy parę. Ja nie wiem, co im ten sąsiad mówił, zgłaszając to, ale no było to co najmniej nie okej, nie? Ja koniec końców się stamtąd przeprowadziłem. I prawda, ja go obrażałem. I ja go obrażałem w internecie. Bo ja jestem osobą porywczą i w momencie, kiedy ktoś mi zamawia antynarkotykówkę na chatę, o 1 w nocy i mi mówi, że jest impreza, on jeszcze mówi, tu jest impreza, a dzieci śpią za ścianą. Ja mówię, kurwa, moje dziecko też śpi tu obok. W sumie ściana w ścianę, tylko piętro niżej, nie? Jaka tu impreza? Nie wiem, widzisz tu ludzi, słyszysz muzykę, jakby, o co ci chodzi, człowieku? I z racji tego, że jestem osobą porywczą, to w momencie, kiedy on mi zamawiał policję, ja go wyzywałem na streamie. I tyle. I za to dostałem grzywnę. Overall. I chuj, że tamten ziomek jakby zapoczątkował całą spinę tym, że sobie chodził korki na najniższe piętro wyłączać tam takie buty. No takie, ja nie wiem jak to się nazywa, tam gdzie są wszystkie jakby te bezpieczniki i tak dalej. Dostał tam jakieś, nie wiem, kilka tysięcy odszkodowania chyba, nie wiem, bo jakby ja powiedziałem, że spoko, ja się do tego przynajmniej nie chcę się tu przychodzić, ty. Chory człowiek, nie? I wyjebane, nie? Więc dostałeś tak, że no już nie pamiętam, stary, to było z 3 lata temu albo z 2 lata temu. A ta akcja to się chyba w 2020 odbywała. Więc no, ja nie mam problemów z prawem, ja nie biję ludzi, kurwa, nie dewastuję mienia publicznego, płacę kurwa podatki, palę 3-4 papierosy dziennie. Dbam o swoich bliskich. Czemu się nie odwołałeś? Odwołałem się, stary, bo na początku to ja dostałem... chłop jakiś, kurwa, dziwny wyrok tam w ogóle zrobił. Jakieś prace społeczne, jakieś ten. I on w ogóle do mnie powiedział, że on by mnie najchętniej za oknem widział, a za oknem na podwalu we Wrocławiu jest zakład karny. Tylko mówi, no, tylko że nie ma podstaw do tego, że jakiejś wysokiej demoralizacji, że wiesz, że płacę podatki, pracuję. Jakby mam rodzinę, mówi, że on to by mnie najchętniej w więzieniu widział, tylko to był człowiek, który autentycznie, jakkolwiek to brzmi, ten sędzia się na mnie uwziął. Ja na przykład, bo było coś takiego, słuchaj tego. Mój adwokat mówi, jak można dojść do ugody. I tam pomiędzy prawnikami ze sobą rozmawiali. I tamten prawnik mówi, że chcą 5000 zł i żebym się wyprowadził. I że to jest ugoda i robimy to poza sądem. Ja mówię, no dobra. To on nagle chciał 10000 zł zadośćuczynienia i żebym się wyprowadził. I w momencie, kiedy jest te jakieś tam, nie wiem czy to jest pojednawcze, czy, ale wiesz, że ci adwokaci ze sobą rozmawiają, to o tym informują sąd. I on powiedział, a nie, to jednak 20000 zł i żebym się wyprowadził. Ja stwierdziłem, dobra, jakby to mam, nie? Jakby niech ten proces dalej, niech ten dalej kontynuuje. I mówi, i to było w tym okresie, gdzie ja pojechałem z Natsu nagrać odcinek i był, że się wprowadziłem do Teamu X. I jakoś tydzień później po tym odcinku była rozprawa. No i przychodzimy tam do sądu i sędzia do mnie mówi, czy tam sąd do mnie mówi, wiem, że tam jakieś rozmowy pojednawcze są prowadzone, ale widziałem ostatnio w internecie, że pan już się wyprowadził z Wrocławia. Ja mówię, to znaczy? On mówi, no widziałem, że dołączył pan do tego teamu youtuberów pod Warszawą. Ja mówię, no nie wyprowadziłem się jeszcze z Wrocławia, to był taki odcinek, ale że dołączyłem do tego teamu, ale ja tam nie mieszkam, nie? Mówi, aha. I tyle, jakby on jakieś tam prace społeczne, on w ogóle to mówi, żeby mnie do więzienia wysłał.
jakąś tam grzywnę na rzecz państwa z 20 tysięcy złotych, jakieś naprawdę chore rzeczy, nie? 40 różnych postów, no i ten. Ja nie wiem też na ile jest to prawda, ale mi adwokat mówił, że ten sędzia się tak zachowuje, bo liczy na awans. A może to być medialna sprawa. A, najlepsze jest to, bo ogólnie ta sprawa by nie prosperowała dalej, gdyby nie to, że ten sąsiad stwierdził, że ja mu groziłem nożem. Że normalnie, że jakby to się za bardzo nie pokrywało, jakby to już... To jest ciężka abstrakcja. Jak on wjechał tą windą, to niby ja wyszedłem do niego z nożem i potem jeszcze mu rower pokroiłem i że on się bał o swoje życie. No, jakby nie byli w stanie tego udowodnić, no bo jakby, bo po pierwsze tak nie było, ale ten pierwszy sędzia wziął to za pewnik, nie? No, że groźby karalne. No, potem, dobra, już tam chuj, nie? A, i skazał mnie za zapłacenie 70 zł za jakąś dętkę, kurwa. Od tego roweru. Dobra, my cię tam potem odwołaliśmy, rzeczywiście dostaliśmy grzywne za zakłócanie ciszy, bo ja powiedziałem wprost, no kurwa, no może byliśmy trochę za głośno, było tam chwilę po 22, rozmawialiśmy, on miał otwarte okno, bo to był lipiec czy sierpień i tyle, tamten się spruł i rzeczywiście się z nim powyzywaliśmy, jak był na klatce schodowej. A to, że on mi potem zamawiał policję 10 razy w miesiącu na chatę, to ja go wyzywałem na streamie, bo jestem niedojebany i tyle. I nie radzę sobie z emocjami, więc jak idę i kolejny raz ktoś mi chce pisać mandat za zakłócanie ciszy nocnej, pomimo że śpię, bo raz było, że w ogóle spałem, nie? Puka policja, kurwa, otwieram drzwi i co się dzieje? Kurwa, chłop mówi, że co to za impreza? Mówię, człowieku, spałem, nie? Byłem tak w shortach, kurwa, w tej, w koszulce. Mówi, że impreza, że dostali. Ja mówię, to nie wiem, zapukaj do sąsiada obok, jakby nie mam czasu, nie? Piszesz czy nie piszesz, bo już to już było takie abstrakcyjne, że wiesz, mówi, tu impreza. Mówię, dobra, to weź mi wypisz i cześć, nie? Te 100 zł czy coś. I tak tego nie zapłacę, nie? Cześć. No. Odwołałem się i rzeczywiście dostałem grzywnę, koszta sądowe, jakby nic więcej, nie? Bo potem była sędzina, nie? Znaczy sędzina to jest żona sędziego, ale kobieta to była. No, najlepsze tam przyszedł bo normalnie nie było prokuratora, a na odwołaniu przyszła jakaś pani prokurator i mówi, dobry wyrok, był z pierwszej instancji. No powiedziałem, no tu się nie zgadza, tam się nie zgadza. I najlepsze jest to, i mi powiedział mój adwokat, że ona już też miała przyklepany wyrok, nie? Że jakby, dlaczego? Bo przyszliśmy tam było wystąpienie tej pani prokurator, potem mój adwokat tam jakby powiedział, dlaczego się odwołują i ona powiedziała, że mówi tak, że jak zostanie ten sam wyrok, to ona powie, że za 30 minut tam, czy za ileś będzie ogłoszenie tego wyroku i że będzie taki sam, ale ona powiedziała, że ogłosi wyrok tam, nie wiem, za 2 czy za 3 tygodnie i mówi, że będzie go zmieniać. Że oni w tej drugiej instancji to jakoś za mocno się nawet nie przejmują tymi aktami, tylko wiesz, przychodzą, jak jej się w miarę wszystko zgadza, to ona podtrzymuje ten wyrok, ale jak jej się nie zgadza, jakby wyrok do tego, co ona usłyszy jakby od tych dwóch stron, to musi się z tym zapoznać i daje swój na nowo, nie? Coś takiego było. I tyle. No i po 3 tygodniach, tam jeszcze było coś takiego jakby w pierwszej instancji, że jakaś plansza na YouTubie, czy na Instagramie, na Facebooku z przeprosinami. A mówię tak, skoro ten ziomek tak bardzo nie chce, żeby o nim mówić, jak ja na 2-milionowy kanał wrzucę planszę, że przepraszam jakiegoś ziomka, to mówię, to jak ja mam ręczyć za tych widzów, którzy mu do końca życia będą pizzę zamawiać, trumnę albo trochę tego, trochę węgla. Jakby dla mnie to nie jest żadne upokorzenie, że ja powiem, że sorry, bo ja zresztą jak tu mówię, to tam też mogę powiedzieć, że sorry, nie powinienem tak wybuchowo się w stosunku do niego zachować, ale on mi nie powinien korków wyłączać w środku nocy, tylko dlatego, że mu się wydaje coś, co mu się nie wydaje. No, ja mówię, jak ja mam potem odpowiadać za to, że ktoś będzie wiedział, gdzie on mieszka i ten, bo wszyscy jakby wiedzieli, gdzie mieszkałem na tej Krzyckiej, bo nagrywałem filmy spod bloku, więc jakby czasami ludzie do mnie na domofon dzwonili, nie było ciężko wyczaić, gdzie mieszkam, bo wiesz, no, mówię, no tak sąsiad obok, to sobie wybiorą, nie? Jak ja miałem tam, nie wiem, numer 99, to będzie albo 100, albo 98, no, na adres tak zrobimy, no nie, no właśnie mi nie chodzi o to, żeby komuś życie utrudniać. Chcesz przeprosić gościa, który zaczął cię wkurzać na starość powiedział, ale stary, to było parę lat temu. Ja mu nożem nie groziłem. Wyzywać się z nim wyzywałem, on mi korki wyłączył, ja go wyzywałem na streamie, ale on mi zamawiał policję. I tyle. Nie życzę mu źle, no ale jest jak jest. Był finalnie wyrok, to mówię ci, grzywna. Koszta sądowe, no grzywna taka, co on trochę tego dostaje, trochę na rzecz Skarbu Państwa i koszta sądowe. A i za adwokata musiałem, nie wiem, 600 zł oddać, coś takiego, bo tam jakoś to wyliczają. Więc no, a mnie strasznie to że ktoś mówi, że ja komuś nożem groziłem. Przede wszystkim dlatego mnie to wkurwa, bo ja nigdy w życiu nikomu nożem nie groziłem. Przede wszystkim dlatego, że mojego ojca zabili nożem. No kurwa, jak ja bym... Ja miałem spierdolone dzieciństwo przez to, że jakiś wziął nóż i mojego ojca kosą w serce trafił. I teraz niby kurwa, ja nagle po 20 latach chodzę z nożem po klatce schodowej, przystawiam komuś kurwa, do głowy i mówię, zajebicie. No pojebane, nie? Czy użyłem tego w sensie jako argumentu? No nie. No ale jakby, no ja... No, kurwa,
dla mnie też, jeśli on nie ma zdjęć, czy nie wiem, nic mu, jakby, dlaczego w momencie, kiedy ktoś mówi, on mi groził nożem, ja mówię, nie groziłem mu nożem, to dlaczego kogoś ma przekonać to, że on tak powiedział? A no oczywiście, no dobra, już wiem, bo żona mu to podbiła. Żona przyszła i tam zeznawała na zasadzie, no wrócił do domu przerażony i opowiedział mi historię. I sąd stwierdził, nie no, skoro tak żonie powiedział, to nie mógł w te parę sekund, jak wracał do domu, wymyślić tej historii. Kurde, mogli to ustalić na następny dzień razem, nie? No jakby, wiesz o co chodzi. Od tego jest domniemanie niewinności, stary, no trudno, no. Jak ja ci coś powiem na ucho, a nie masz jak tego udowodnić, no to trudno, no to wiesz jak jest. Na świadku wszystko, Rafał, no jakich miałem mieć świadków? No ta policjantka była, która przyjechała z patrolem. Pamiętam, ci policjanci razem rozkminialiśmy, gdzie są te korki, bo ja nie wiedziałem. Mówię, skoro gdzieś pojechał windą, może na zero, okazało się, że na minus jeden była taka. Myśmy wtedy sami w domu. No i nic, no ja mu życzę szczęścia, wiesz, niech mu się wiedzie i tak dalej, nie? No jakby w pompce to mam już po tym czasie. Ale liczę, że kiedyś zbierze się na odwagę i mnie przeprosi za to, że kłamał, że mu nożem groziłem, bo mu nie groziłem. Sportowego, którego działalność zakrawał portal plotkarski i który duże nakłady pieniężne przeznacza na śledzenie życia celebrytek jak Natalia Janoszek czy Caroline Derpieński. Przecież Gazeta Wyborcza też podejmuje się tematów, które są z dupy wzięte. Just Jonetti zdecydował się na finansowanie osoby, która w przeszłości drwiła z osób transpłciowych czy homoseksualnych. Czy oznacza to, że takie wartości są reprezentowane przez firmę? I co zmieniło się od czasu kampanii, które wspierały różnorodność? Czy środki, które Kanał Zero otrzyma od Judge NIT będą pokrywały koszty prowadzonego w sprawie Caroline Derpieński śledztwa? Co Gazetę Wyborczą interesuje to, czy Krzysztof Stanowski wyda to na wylot do Miami, czy wyda to na wylot na Bali ze swoim kolegą, czy pójdzie i kupi z tego wódkę i będzie pił przez najbliższe 2 miesiące, czy wyrzuci to do kosza, albo czy wesprze zbiórkę na nowe schronisko. Jakby chuj cię to interesuje, ty. Jeśli im się opłaca płacić za jakąś reklamę, to co potem Krzysztof Stanowski zrobi z tym, to jest stary jego sprawa, nie? Pisze to pracownica Agory, gdzie Agora ma portal plotkarski. Ja nie wiem, czy w portalach plotkarskim jest coś złego, mimo że ja się nie zajmuję plotkami, ale czy to jest coś złego? To jest w każdym razie ohydne. Wysyłanie takich pytań do firmy tylko dlatego, że zaczęła kooperację z jakimś portalem, jest ohydne. A wyobraźmy sobie, że teraz ja za każdym razem, gdy pani Maria Korcz chce zmienić pracę, to wysyłam do jej pracodawcy list z pytaniem: naprawdę chcecie ją przyjąć? Zobaczcie, co ona wypisywała. Naprawdę? Jest taka, 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 taka. Prowadziła programy po pijaku. Nic to, że wcale nie. Jest taka, taka, taka i taka. I to by było w porządku? I potem bym oznaczał wszystkich tych sponsorów przyszłego pracodawcy. Na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie. Nagrywałbym programy i bym stalkował tą kobietę tylko dlatego, żeby żadnej pracy finalnie nie dostała. To by było mniej więcej to samo. Ale Ja nic nie mówię, nie? Ale teraz jak ona będzie zmieniać pracę, to wszyscy będą tego typu maile pisać o niej. Czy to jest spoko? No myślę, że nie. Czy tak będzie? No tak. Bo wyjdą z założenia. Skoro ona mogła, to my też możemy. Poczuj tak działać. No przecież to jest straszne. Telewizja Republika nie jest telewizją z mojej bajki. Ale kuriozalne teksty powstały w Gazecie Wyborczej na temat reklamowania się w Telewizji Republika. Rany boskie. Czegoś takiego to polskie dziennikarstwo chyba nie widziało. Oto Gazeta Wyborcza, wyborcza.biz, czyli dział biznesowy Gazety Wyborczej, wypisywał wszystkie firmy, które miały czelność reklamować się w Telewizji Republika. Ale co to jest? I oni chcą po prostu, a nie reklamujcie się u nich, reklamujcie się u nas? Co wam sponsorów brakuje? To może zacznijcie robić bardziej wartościowe treści niż tego typu. Wszystkie możliwe marki, dzień po dniu, i potem sprawdzał, czy są reklamowane dalej. I pisał do przedstawicieli tych firm, czy na pewno będziecie się dalej reklamować. I co miały te firmy zrobić? Przestraszone, że Wybocza im siedzi na karku. Mówili, Jezu, nie, my już wycofamy tę kampanię, tylko dajcie nam spokój, bo my tylko chcemy sprzedawać te swoje produkty, my nie mieliśmy nic złego na myśli. A przecież to można odwrotnie jeszcze wykorzystać. Można pisać do wszystkich firm, które reklamują się w mediach Agory. Czy naprawdę chcecie się reklamować tam, gdzie Marcin Kącki, wiecie, przy innej kobiecie, popieracie to? Nie przeszkadza wam to? Też tak robicie w pracy? Albo w czasie wolnym? Wyjmujecie fujarę przy dziewczynach? A? Skoro się reklamujecie, to pewnie tak. Pewnie tak. Zboczeńcy. I to na tym ma polegać? Tak. To na tym ma polegać, że ci piszą na tych, ci na tamtych i
To jest biznes, na tym polega konkurencja, że gigantyczna firma chce odstraszyć sponsorów od kanału, który dopiero ma powstać i pisze im takie rzeczy w liście, więc już się miałem ulitować nad panią Marią Kocz, ale sobie przypomniałem te pytania. Przecież tu się nie ma co litować. Tu się nie ma co litować. Ta kobieta wysyła takie obrzydliwości, nie rozumie albo nie chce zrozumieć prostych tweetów, dopuszcza się całkowitej manipulacji i nieprawdy tylko po to, żeby komuś zniszczyć biznes. Oczywiście gdzieś na górze jest redaktor, który to wszystko zleca, a ona to wykonuje. Ja tylko wykonywałam rozkazy. Z tym nagraniem też ci kazali tylko wykonywać rozkazy, prawda? Kiwnij głową, nie jesteś aż tak głupia. Daj lajka pod filmem, ja będę wiedział, że to ty dałaś lajka. Ja to zrozumiem, to zostanie między nami. Ale nie jest możliwe, byś była aż tak głupia i usiadła przed tą kamerą i szczerze powiedziała to, co powiedziałaś. To musiało zostać na tobie wymuszone. Jak mogło przyjść mi do głowy, żeby ten wpis potraktować poważnie? Pozwólcie, że zacytuję inne. Również w 2019 roku Krzysztof Stanowski pisał na przykład tak. Ja płacę 280 zł miesięcznie za wywóz śmieci. Chyba jednak będę wyrzucał i jeszcze sąsiadów namówię. W razie czego mogę ci pomóc z opieką prawną, gdybyś uznała to za mobbing, że rzucają cię na pożarcie, każą robić z siebie idiotkę. Pomożemy ci. Mario, pomożemy ci. Świat nie musi tak wyglądać. Nie jesteś sama. Pamiętaj. No ale dobrze, Mario, ale teraz mamy dopiero gagatka. Piotr Głuchowski, współautor tamtego tekstu na mój temat. Tu jestem przekonany, że on to sobie zrobił sam. Tekst ma tytuł Kłamstwa i manipulacje Krzysztofa Stanowskiego w 10 punktach. Policzymy zaraz, ile było tych kłamstw i manipulacji z mojej strony. Dobra, Piotr Głuchowski. Zaczyna się ten gniot. Tak. Mój tekst Zero Hamulców o YouTube'owym kanale Zero i jego twórcy Krzysztofie Stanowskim musiał go zaboleć, ponieważ 19 marca wypuścił ponad godzinny film pod tytułem Kłamstwa, manipulacje i obrzydliwości Gazety Wyborczej. Mój tekst musiał go zaboleć, ponieważ wypuścił film. No tak, musiał go zaboleć. To jest jakaś satysfakcja z twojej strony? Masz jakąś dziką satysfakcję, że obsmarowałeś kogoś na 6 stron i to go zabolało? Powiem ci, co mnie zabolało. Zabolało mnie to, że można dzisiaj pisać tak beznadziejne teksty i brać za to pieniądze. To mnie naprawdę zabolało. Że można być tak dramatycznie złym dziennikarzem, tak nieutalentowanym, tak niedodającym 2 do 2, i otrzymać za to wynagrodzenie. To rzeczywiście boli. Boli też mnie to, że wiele osób nie miało możliwości obronić się, gdy na ich temat pisaliście tekst. Ile wy musieliście sfabrykować, zmanipulować, nakłamać w tekstach przez ostatnie 10, 20, 30 lat. Tylko ja mam zasięgi. Ja mogę się obronić, powiedzieć, hej, pokażę wam, jak działa Gazeta Wyborcza. Drodzy widzowie, patrzcie, 1 300 000 osób zobaczyło odpowiedź. Więc ja mam możliwości, żeby odpowiedzieć, ale inni? Wgniatacie ich w ziemię. Tak! I oni nawet nie pisną. Wyślą wam jakieś pismo z prośbą o sprostowanie, wy nawet tego nie wydrukujecie i z głowy. Więc tak, to boli. Boli, że tacy ludzie jak Głuchowski mogą coś napisać i po prostu inni w to wierzą. Bo dlaczego by mieliby nie wierzyć w Wielkiej Gazecie Wyborczej? No właśnie, zaraz pokażę dlaczego. Nagranie jest poprzedzone reklamą serwisu o nazwie fuksiarz.pl, w której to reklamie Stanowski osobiście zapewnia, że zakłady z fuksiarzem niosą zero ryzyka. Kto uwierzy, że hazard nie jest rzeczą ryzykowną, ten może uwierzy i w resztę tego nagrania, w którym szef Zera analizuje poświęcony sobie artykuł i wykrywa Piotrek, przecież Piotrula. Ty nawet nie rozumiesz prostej reklamy. Jak ty możesz się brać za większe rzeczy, za dłuższe formy, jeśli ty nie zrozumiałeś reklamy? Ta reklama dotyczy pierwszego zakładu. Jeśli go się przegra, to dostaje się zwrot pieniędzy. To nie jest tak, że zwrot pieniędzy dostaje się zawsze. To jest oferta dla nowych graczy. Postaraj się czasami pisać trochę mniej impulsywnie, trochę może wolniej, ale poprzedzić stukanie w klawiaturę jakimś pomyślunkiem, jakąś odrobiną refleksji. Proszę cię o to. Gdybyś to zrobił, nie powstałyby te kolejne akapity. O Jezus. Po pierwsze, pisze Głuchowski, YouTuber zarzuca mi, że zacytowałem kilka wulgaryzmów z jego pierwszego serwisu, czyli Weszło.com. Opisałem je tak, oto fragmenty tekstów i przytoczyłem, bez wchodzenia w detale, kto o kim i dlaczego. Teraz Stanowski tłumaczy, że brzydkie sformułowania były jedynie krytyczną recenzją autobiografii trenera. Ale to nie były kurwa brzydkie sformułowania. To nie była krytyczna recenzja autobiografii trenera Janusza Wójcika, tylko to był tekst Janusza Wójcika, tak? Janusza Wójcika, nie no. Z której złośliwy wyciąłem słowo pingwin. Nie no, Piotrula jest dziwny. Aha, no tak, taki zarzut. Wyciąłeś słowo pingwin, żeby się ludzie nie zorientowali, że to nie jest tekst na serio, bo ci to nie pasowało do koncepcji. Ja w tej chwili recenzuję nagranie Stanowskiego. Czy jeżeli powsadzam w ten tekst wulgaryzmy, to one będą fragmentami mojej publikacji, czy nie?
No więc Piotrek, okej, przyjmuję twoje tłumaczenia. Tylko ty mi teraz wytłumacz. Ty mi teraz wytłumacz, dlaczego napisałeś w Gazecie Wyborczej, że baby generalnie są proste w obsłudze, bo trzeba im tylko pokazać kierunek na tapczan i zadbać o to, by się nie wypierdoliły po drodze. Jak mogłeś napisać? Tak szczerze? Jestem mega obrzydzony tym, że Piotrek coś takiego napisał. Uważam, że to jest seksistowskie. Bo sprowadzanie kobiet do płci, która służy tylko do tego, żeby je zaprowadzić w wiadomym celu do sypialni. Jedyne, o co musimy się martwić, to żeby się nie wypaliły w drodze na tapczan. Dla mnie jest to obrzydliwe. Żygać mi się chce. Nigdy w życiu nie kupię Gazety Wyborczej. Nigdy. Będę szczery, nigdy też nie kupiłem Gazety Wyborczej, nie? Może kiedyś, jak miałem 10 lat, bo tam dodawali jakieś zdrapki czy jakąś płytę i na przykład wysłali mnie do sklepu, to wtedy kupiłem. Ale tak dla siebie, żeby ją przeczytać? Nie. A czytam dosyć sporo. Coś tak obrzydliwego. Jak mogłeś? Jak mogłeś wygłosić to samo także w podcaście? Są proste w obsłudze, trzeba im pokazać drogę na tapczan i tylko pilnować, by się nie wypierdoliły. Jezu, jak ty się wyrażasz o kobiety? O kobietach. Baby? Tak! Żeby się nie wypierdoliły po drodze, że są proste w obsłudze? Że tylko wystarczy tapczan wskazać? Tak! Piotrek! Tak, Piotrula! Co ty piszesz? Ja to przeczytałem w twoim tekście. To jest żenujące. W twoim tekście tak było napisane. A co mnie obchodzi, czy ty cytowałeś Janusza Wójcika, czy jakąś stronę, czy kogoś? Ja to widziałem w twoim tekście. Ja też. Ty jesteś obrzydliwym seksistą. Mega seksista. Ja nie wiem, dlaczego Gazeta Wyborcza ci ciągle zatrudnia. Czy Gazeta Wyborcza zgadza się z tym, że baby są tak proste w obsłudze, że trzeba im wskazać kierunek tapczan i patrzeć, żeby się nie wypaliły po drodze, bo ja to przeczytałem w Gazecie Wyborczej. Czy sponsorzy Gazety Wyborczej popierają Piotra Głuchowskiego? No i przechodzimy do punktu drugiego. Po drugie, Stanowski pyta mnie wprost, skąd zaczerpnąłem informację, że serwis Weszło przeganiał niektórych komentatorów, komentujących chyba, no dobra, komentatorów, hasłem wypierdalaj, nie będziemy płakać i sugeruję, że sobie ten zwrot wymyśliłem. Otóż w 2012 roku udzielił pan wywiadu Jakubowi Radomskiemu z Na Temat. Radomski. U was często jest tak, że ktoś pisze komentarz pod tekstem, coś w stylu już nie będę wchodził na wasz serwis. Bywało, że dostawał odpowiedź od ciebie lub kogoś innego o treści w stylu spoko, to wypierdalaj, nie będziemy płakać. Stanowski. To się pojawiało przy wyjątkowych burakach przy chamach. To ja, u nas jest tak samo, ja pierdolę, Krzysiu, Christopher. U nas też tak jest. Ktoś przychodzi, nie kurde, gówniany stream, wypierdalaj, kurde. Chłopie, kurwa, ty! A więc jednak, podsumował Głuchowski. A więc jednak, ale zajrzyjmy do twojego tekstu. Gdy któryś z czytelników pisał w komentarzach, że język mu nie odpowiada i nie zamierza czytać dalej, dostawał odpowiedź od administratora, to wypierdalaj, nie będziemy płakać. Widzisz różnicę, czy nie widzisz? Czy mam ci pokazać jeszcze raz? Ja powiedziałem w tamtym wywiadzie, że takie odpowiedzi mogły paść do wyjątkowych buraków, do chamów. Czyli jeśli ktoś pisał, ty chuju jebany Stanowski, pierdolecie, nie będę tu więc... Co ty k***a mówisz, człowieku, k***a, na Boga, Krzysztof, Christopher! I ty, taki obrońca moralności? Ja p***olę, chłopie! K***a, Krzysztof! To się nie godzi, tak mnie wychowano! Czy jeśli ktoś pisał, ty ch***u jebany Stanowski, pierdolecie, nie będę tu więcej wchodził, p***olę twoją matkę, dzieci i wszystko... Co ty k***a mówisz? Sorry, Kick Administration, this is Christopher Stanowski, Words of Poland. I tak dalej, to dostawał odpowiedź, to wypierdalaj, nie będziemy płakać. Ale co ty napisałeś? Co ty napisałeś w swoim tekście? Gdy któryś z czytelników pisał w komentarzach, że język mu nie odpowiada i nie zamierza czytać dalej, dostawał odpowiedź od administratora, to wypierdalaj, nie będziemy płakać. Kto tu manipuluje, Piotrek? Kto manipuluje? Ja czy ty? Ja czy ty? Ja czy ty? Ja czy ty? Moim zdaniem na razie punkt pierwszy się nie obronił i drugi też się nie obronił, ale idźmy dalej, punkt trzeci. Po trzecie, Stanowski wytyka mi, że uznałem reklamodawcę Weszło, czyli serwis zagranie.com, za stronę bukmacherską. Zagranie to nie bukmacher, mówi. Na przyszłość gościu sobie sprawdzaj, co ty piszesz w tych tekstach. Ten gościu to niby ja. Odpalam raz jeszcze stronę zagrania. Od góry lecą reklamy sieciowych zakładów wzajemnych, poniżej promocje bukmacherskie, bonusy bukmacherskie i skąd my to znamy? Zakłady bez ryzyka. Zgoda. Bukmacher dosłownie to nie jest, ale reklamuje, co reklamuje. A ty pracujesz u bukmachera, czy nie? Bo widziałem w mediach Agory reklamy bukmacherskie. To jak? Jak to jest, Piotrek? W zasadzie w tym punkcie przyznałeś mi rację, że napisałeś głupotę, ale postanowiłeś ją napisać jeszcze raz. Szanuję to konsekwencję. Że w sumie to nie jest bukmacher, ale reklamuje bukmachera. No więc ja ci powiem, że należący do Agory Sport.pl w sumie bukmacherem nie jest, ale reklamuje bukmachera. Więc w zasadzie Agora nie jest bukmacherem, ale reklamuje go, więc tak jakby nie była.
prawda? Nie, no to co napisałeś jest tak głupie, no nawet nie potrafisz przyjąć do wiadomości, że walnąłeś głupotę, więc jeszcze uznałeś, że się troszeczkę obronisz, ale przed czytelnikami czy przed przełożonymi, którzy nic nie kumają? Po czwarte, Stanowski sugeruje, że wystąpieni w tekście rozmówcy zostali przeze mnie wymyśleni. Otóż nie. Tych rozmówców Stanowski zna doskonale, jeden nawet z nim pracował, a teraz nie dają nazwisk, bo, jak mi powiedział inny, nie chcą być w zemście obrzygani w sieci. Informator nawet odradzał mi pisanie o Kanale Zero, gdyż jak prorokowali, skończy się to dla mnie zapasami w błocie. Racja. Wystarczyło napisać dobry tekst, nie byłoby... Wystarczyło napisać prawdę. Jakby myślę, że Krzysztofowi Stanowskiemu można zarzucić parę rzeczy, bo każdy popełnia błędy, każdy jest czasami hipokrytą, każdy lubi sobie odpierdalać niektóre rzeczy, ale wy wprost napisaliście chłam, no nie? Zrobiliście wstyd. Żadnych zapasów. Wystarczyło nie pisać bzdur. A to, czy twoi świadkowie istnieją, czy nie, pozwól, że będę miał swoje własne zdanie. Po piąte, moim kolejnym błędem ma być przypisanie byłemu współpracownikowi Stanowskiemu, dziennikarzowi Mateuszowi Borkowi, współorganizowania gal sztuk walki. To kolejny dowód na to, że na niczym się nie zna i chyba, że na gotowaniu jajek. Zerkam zatem do wikipedycznego biogramu Borka. Pisz normalnie po ludzku na Wikipedię. Podpisał kontrakt na wyprodukowanie co najmniej 18 gal bokserskich w ciągu 3 lat dla TVP Sport. Są zresztą na ten temat publikacje na przykład w serwisie Sportowe Fakty. I znowu manipulujesz. To jest tekst o twoich manipulacjach czy moich? Bo ja już nie wiem. Napisałeś w tytule, że to mają być moje manipulacje, a są wyłącznie twoje. Przecież w pierwotnym tekście nie pisałeś, że Mateusz jest współorganizatorem gal sztuk walki. Wtedy można by pomyśleć, że boks pod to podchodzi. Ty w pierwotnym tekście napisałeś, że jest współorganizatorem gal mieszanych sztuk walki, czyli MMA. Nawet napisałeś wprost MMA. Ani mnie jest. To jest zupełny szczegół. To nie ma znaczenia dla całej historii. Tak! Tylko ty popełniasz błędy w pierwszym tekście, a potem, żeby mi przypisać jakieś kłamstwa i manipulacje, poprawiasz robisz to, to ponownie. I znowu usuwasz sobie słowo, które ci przeszkadzało, żeby pokazać, że to ja nie mam racji. Człowieku, nagrałem ponad godzinę o twoim beznadziejnym tekście. Ty wyciągasz jakiś fragment z tej mojej odpowiedzi, która ma najmniejsze znaczenie, jest totalnym szczegółem, jest takim schodkiem, takim malutkim schodkiem, o takim schodkiem. I potem się o ten schodek sam wypierdalasz. Nie no, piękne, kurwa, stary, ja pierdolę, w końcu jakiś wulgar taki jak ja, mega mi się to podoba. Nie no, orka jak chuj, stary. Wywracasz. Po szóste, Stanowski pochylony nad egzemplarzem wyborczej mówi, można przeczytać, że zaprosiłem do kanału sportowego hardkorowego koksa. Nie, Piotrek, nie zaprosiłem, nie znam go w ogóle. Ten totum facko wrzucony... Piotrek ma mi przypisać autorstwo zdania o hardkorowym kulturyście, gdy w rzeczywistości fragment Zera Hamulców dotyczy sporu pomiędzy feministyczną dziennikarką Mają Staśką i youtuberem, a brzmi tak. Publicystka odpowiedziała dużym tekstem w serwisie Gazeta.pl Kobieta, gdzie wylistowała różne grzeszki Stanowskiego. Zapraszał do KS patoslimera Nitrozyniaka, który zyskał sławę obrażając rodziców swoich nieletnich widzów i grożąc śmiercią sąsiadom oraz kulturystę o ksywie hardkorowy koksu, który promuje podejrzane substancje na przyrost mięśni. A zatem podana przeze mnie informacja brzmi, Staśko tak napisała. Połowicznie się z tym zgodzę ogólnie, bo ja nie zyskałem sławy obrażając rodziców moich nieletnich widzów i grożąc śmiercią sąsiadom. Nie zyskałem sławy, kurwa, grożąc śmiercią sąsiadom. Jakby, no nie wiem skąd to jest. Ja zyskałem sławę inteligencją, nienaganną aparycją, elokwencją, inteligencją i tak dalej. Ale w międzyczasie też czasami odklejało mi się od przysadki mózgowej i kurwa jakiś kancer poszedł w obieg, tak? Powiem tak, ja na wielu rzeczach się promowałem w internecie, niekoniecznie na wyzywaniu rodziców moich nieletnich widzów, ale też wiele osób wypromowałem. Na przykład wypromowałem Maję Staśko, która bardzo chętnie przychodziła na moje transmisje na żywo. No i tak wyszło, nie? Maja, mogłabyś się zastanowić nad tym, aby nie zawdzięczać swojej sławy osobie, która wypromowała się na obrażaniu innych ludzi? Byłaś kolejnym kołem zamachowym toksycznej twórczości? Tu byłaś drugi raz? W ogóle to jest dla mnie nieetyczne, więc nie rob... Zobacz, outfit inny. Pokażę ci jedną rzecz nawet, Maja i wszyscy. Muszę znaleźć. Maja Staśko jest nawet na tym... Maja Staśka jest nawet na moim sekretnym Discordzie. No gdzieś tu jest, stary. O, Maja. Tylko ja mam streamer mod i nie widać. Wyślij wiadomość. Nawet napisałem jej w sierpniu, że za nią tęsknię. Ale ona chyba za mną nie tęskni.
Więc jakby ja nie rozumiem zarzutów. Ja autentycznie nie rozumiem zarzutów, stary. A w gazeta.pl. Rozumiesz, Krzysiek? Ha! Czyli to jednak ma znaczenie. Kiedy napisał wójcik, to nie... Przestań, kurwa, mnie pytać, czy nawróciłbym Maję analnie. No kurwa, no daj spokój, no jesteś kurwa takim bezbekiem, że to chuj. Ile ty to kurwa razy napisałeś? No kurwa, zjebie pierdolony, no. No debil, kurwa, no debil, kurwa. Siedzi i pisze, nawróciłbyś Maję stańską analnie. Nie, ale ciebie nie jestem w stanie nawrócić, kurwa. Jesteś niedojebany, nie wracaj tu więcej, cześć. A teraz niech Maja napisze, kurwa, że obrażam widzów, którzy są mnie dojebani. Nie ma to znaczenia, przypisujesz to mnie. Ale kiedy napisała to Staśko, to teraz nagle ma to znaczenie. A więc Staśko sobie pisze, co chce w Medium Agory, ty potem to przepisujesz z tego Medium Agory, wrzucasz to do swojego tekstu i mówisz, no co, ja tylko przepisałem. A może trzeba było sprawdzić, Piotrek, a nie tylko przepisać. Ty różne rzeczy przepisałeś. Okazało się, że ze Spidersweba przepisałeś tam znacznie większy fragment niż sądzono. W zasadzie autor się trochę obruszył na Twitterze, że mu zerżnąłeś tak, że go okradłeś. Ale dobra, to sprawa między wami. Nieładnie, Piotrek, ale to sprawa między... Nieładnie. Ale to sprawa między wami. Nieładne to było. Sprawa między wami. Teraz. A czy sponsorzy Gazety Wyborczej i Agory są szczęśliwi, że oni płacą pieniądze, żeby się pokazywać koło plagiatów? Koło treści przepisanych z innego... Jakby dlaczego, nie dlaczego sponsorzy Gazety Wyborczej sponsorują Gazetę Wyborczą, a nie Spidersweb? Dlaczego ktoś kopiuje, dlaczego sponsoruje kopię, a nie oryginał? Tak się bronisz, że to nie twoje słowa, ty tam to tylko wcisnąłeś? A słowa Wójcika z jego książki to już moje słowa, tak? Tak! Czyje to są w końcu na tej liście? Tak, Krzysztofie, to są twoje słowa. Liście manipulacji i kłamstwa. Moje czy twoje? Już się gubię. A przecież dopiero się rozkręcamy. Po siódme, w połowie nagrania Stanowski krzywi się i czyta z mego tekstu zdanie. Z mego, ładnie. Stanowski notorycznie nazywa kobiety dupami, a potem dramatycznie pyta, no bez jaj. Jakie kobiety nazywam dupami? Kiedy? Gdzie? Ja tak mogę wszystko o Głuchowskim powiedzieć, ale głupio bym się czuł, nie mając na to żadnego dowodu. Tymczasem w tekście Zero Hamulców ostatni zarzut Mai Staśko w tekście Gazety.pl brzmi: spośród setek odcinków Hate Parku tylko w kilku występują kobiety, które zresztą Stanowski notorycznie nazywa dupami. A gdzie Staśko ma na to dowody, to się okaże w trakcie procesu, który już Stanowskiemu wytrzyma. Aha, czyli znowu kolejny raz on mówi, że Stanowski nazywa kobiety dupami, ale zasłania się tym, że to już Maja Staśko musi wytłumaczyć, a zresztą mają proces. Czyli ty nie wiesz, czy ja nazywam kobiety dupami. Nie wiesz tego. Po prostu pasowało ci to do koncepcji. Przepisałeś to z jakiegoś tekstu też opublikowanego w ramach jednego koncernu. I rączki czyste. Ty tylko jesteś przepisywaczem. Ty może tak się podpisuj, przepisywacz. Niczego nie weryfikuję. Piotr Głuchowski, dzień dobry. Nie będę weryfikował, będę przepisywał obraźliwe opinie na temat moich ofiar. Zapraszam do lektury. To powinno być intro twojej twórczości. Po ósme. Idziemy punkt po punkcie. Żadnego nie przeoczyłem, żeby nie być oskarżonym o manipulację. Gdyby na przykład Piotr Głuchowski wytoczył mi cios prosto w szczękę, po którym bym się nie podniósł, też bym to przeczytał. No bo jak? Nie ominę żadnego punktu. Po ósme. Moi rozumiejący sport informatorzy utrzymują, że Stanowski, znając doskonale ojca piłkarskiej mafii, fryzjera, nie zdemaskował go jako dziennikarz, bo byli znajomymi. Co napisałem? A teraz chwali się. Ja w przeciwieństwie do tych wszystkich dziennikarzy sportowych miałem na tyle czyste ręce, że mogłem po prostu napisać w swojej książce wielki fragment o fryzjerze. Kto czytał moją książkę Stan Futbolu wie, co w niej jest, rozmarowany Ryszard Forbrich fryzjer. No, dziwnie ci się to ułożyło, ale powiedzmy, okej, w porządku. I dalej piszesz. Rzeczona książka wyszła w roku 2016. Fryzjer był już w tym czasie zdemaskowany, oskarżony i skazany, a nawet zdążyła się odbyć w jego sprawie apelacja. Nie było go wówczas... Trudno rozsmarować. Jezu, jak ty jesteś głupi. Mogłeś tą książkę chociaż wziąć do ręki. Tam jest wprost napisane, że to jest tekst z dziennika, troszeczkę rozszerzony, ale generalnie tekst z dziennika, Polska, Europa, Świat, taka gazeta była. Wiesz, kiedy ten tekst się ukazał? W 2007 roku, 9 lat wcześniej. 9 lat wcześniej! Mówiłem ci, że masz problemy z kalendarzem. On tak krzyczał. Ale ja, to też nie jest spoko, że dajesz argumenty. Moi anonimowi informatorzy mówią, że Stanowski wczoraj zrobił kupę i nie spuścił wodę. Jacy, o co chodzi? A to moi, a znają cię bardzo dobrze, Krzysztofie. Nie spuściłeś wody, a zrobiłeś kupę. Ty świntuchu. I ponoć nie umyłeś rąk. Ale ty masz problemy z logicznym myśleniem. Ilekroć chcesz się obronić, tym bardziej wychodzisz na głupka. Podajesz jakąś datę i znowu nie chciało ci się sprawdzić, jaka jest prawda. Ten tekst jest w internecie, ten tekst z dziennika. Pisz sobie.
nie wiem, tam Stanowski fryzjer, opowieści wiejskiego fryzjera, coś takiego. To jest tekst z 2007 roku, a ty stwierdziłeś, że z 2016. Jesteś idiotą. Teraz delicję. Po dziewiąte muszę przyznać, że Stanowski zauważył w tym tekście kilka prawdziwych błędów. Nie, no te wcześniej były nieprawdziwe. To chciałeś się obronić wcześniejszymi 8 punktami i zrobiłeś z siebie idiotę, ale jeszcze ci było mało. I uznałeś, że będziesz brnął w to dalej. W porządku. Muszę przyznać, że Stanowski zauważył w tym tekście kilka prawdziwych błędów. Podałem nieaktualną liczbę jego followersów na Instagramie, niższą o 10%, czułość na tym punkcie rozumiem, choć nie podzielam. Nie, to nie jest czułość. Ja po prostu nie wiem, jak można być tak niechlujnym, że źle spisujesz liczby. Po prostu jest dziwne. To nie chodzi o to, że mnie to boli. Ja po prostu widzę, czy dziennikarz jest rzetelny, czy jest nierzetelny. Po prostu, jeśli ty nawet spisać nie potrafisz, masz tam jakieś cyferki. 349, 359, 36... A patrzcie, w 10 sekund, Stanowski, Instagram. Stary, proste. 360 tysięcy. Mogę być lepszym dziennikarzem od Głuchowskiego. 8, a spisujesz 310, coś takiego. No, znaczy, że ty się nie nadajesz do... Wychodzi na to, że Piotrek jest Głuchowski na argumenty Stanowskiego. Do żadnej roboty, do spisywania numerków się nadajesz. Jakby cię postawić przy przystanku autobusowym, żebyś spisywał numery tych autobusów, które przyjechały, to byś spisał jakieś inne. No nie da ci się nawet powierzyć takiego zadania. To jakie da? Jakie się da? Jakie można ci powierzyć? Powiedz mi, jakie zadanie można ci powierzyć? I dalej czytamy. I co najmniej w dwóch miejscach źle ustawiłem chronologię opisywanych zdarzeń. No ładne. W co najmniej dwóch miejscach źle ustawiłem chronologię. No źle. Ponieważ mnie osobiście ominęły, czerpałem informacje m.in. z portalu Spiders Web, który zresztą przytaczam jako źródło. W jednym miejscu przytaczasz, w innych już nie przytaczasz. Chcesz pokazać, jaką tą dziennikarską pracę wykonałeś, a po prostu zżynasz. Jesteś zżynaczem obrzydliwym. I dalej czytamy, bo tu jest samokrytyka, ona jest piękna. Niemniej tych paru byków nie powinno być. I by nie było, gdyby nie to, że między 21 lutego a 1 marca wysłałem 7 próśb o rozmowę lub możliwość zadania pytań mailem. Stanowski nie chciał jednak ani rozmawiać, ani podać adresu. Wolał ze mnie kpić, pytając w odpowiedzi, czy aby na pewno jestem prawdziwym dziennikarzem. Dalej pytanie uważał za aktualne. Z tym, że ja już znam odpowiedź prawidłową, a ty jeszcze nie. Sytuacja, w której ja proszę o rozmowę, bo chciałbym zweryfikować wątki, a on mnie zlewa. Tak, użyłem tego strasznego słowa w korespondencji. Najwyraźniej dobrze mu robiła na ego, ale gorzej przysłużyła się publikacji. Piotrek, ja cię przepraszam. Ja cię bardzo przepraszam. Jeśli będziesz teraz pisał jakiś tekst, nieważne o kim, o Romanie Polańskim, o Borysie Szycu, nie wiem, o Olafie Lubaszenko, zadzwoń do mnie. Pomogę ci z tym miseczem. Przejrzę to wszystko, co tam masz. Dzwoń do mnie, pisz do mnie. Po prostu dobijaj się. Zrobimy to razem. Jeśli uważasz, że twoje teksty są złe, ponieważ ja nie odbieram od ciebie telefonu, to już będę to robił. Po prostu popracujmy nad twoim warsztatem razem. Spróbujmy coś z tego jeszcze urzeźbić. Spróbujmy popracować tak, abyś się nie wstydził za twoje teksty. Ja rozumiem. Ja nie sądziłem, że ty masz wobec mnie aż takie oczekiwania, że ja mam ci pomóc w pracy, bo wyszedłem z założenia, że ja nie pracuję w Gazecie Wyborczej. To nie na mnie powinien spoczywać obowiązek napisania rzetelnego, prawdziwego, dobrego tekstu. Wydawało mi się, że to ty bierzesz za to pieniądze. Ale tym akapitem mnie rozczuliłeś. Bardzo mnie rozczuliłeś. Jak wcześniej Maria Kocz. Wy jesteście wszyscy razem rozczulający. W zasadzie mam ochotę was zaprosić na święto. Piotr, jeszcze raz. Jeśli ten tekst jest tak zły dlatego, że ja nie odebrałem telefonu i ci przy nim nie pomogłem, to cię przepraszam. Będę ci pomagał przy innych tekstach. Jeśli nie radzisz sobie z pracą, jeśli czujesz, że coś cię przerasta, że szefowie wymagają od ciebie za dużo, zgłoś się do mnie. Spróbujemy zrobić to razem. Dobra, Loki, już musisz wypierdalać, już mnie zmęczyłeś. Gościem nakłamał, pomanipulował, a na koniec oskarżył o to ofiarę, że gdyby mu pomogła, to by było lepiej. To jest tak skrajna bezczelność, to jest tak głupie. I punkt ostatni, 10. Na koniec nagrania Stanowski wbija we mnie osinowy kołek. Piotrek, zrobiłeś błąd, bo powiedziałeś takie oto słowa. Zdrowy rozsądek i berales napisałem w tekście. Hej Piotrek, a w tekście to nie są twoje słowa, ale anonimowego dziennikarza sportowego. To w końcu jak to jest? Jest tak, że rozmówca mówi, a autor pisze tekst. Samo się do Worda nie wlewa, tak jak grzmi... Co? Tak jak grzmi samo i samo się szkaluje, Krzysiek? Nie wiem, co to znaczy. To jakieś dziwne zdanie, jeszcze jedno. Nie masz specjalnego talentu, ale dobra, to jest twój najmniejszy problem. Serio? Naprawdę? Że mówisz, że napisałeś w tekście zdrowy rozsądek i berales?
a potem się okazuje, że to mówił twój rozmówca, to wiesz, że to nie brzmi tak, jakbyś ty to napisał, ale wiesz, że gdyby powiedział ci to ktoś z zewnątrz, to byś w tym nagraniu powiedział, ktoś mi powiedział zdrowy rozsądek i berealizm, a nie napisałem w tekście zdrowy rozsądek i berealizm. W ogóle, kto mówi, odbiera telefon od ciebie i mówi zdrowy rozsądek i berealizm? Tak się nie mówi. Ten tekst jest pełny jakichś cytatów, które wystarczy odrobina instynktu, żeby wiedzieć, że ludzie nie używają takich sformułowań. Nie porozumiewają się tym językiem. To jest te 10 punktów, że miałeś mnie zaorać. I znowu, ktoś to wypuścił. Ktoś uznał, że to jest dobra odpowiedź. Dominika Wielowiejska podała to dalej na Twitterze, dumna z twojej odpowiedzi. Macie tam strasznie niski poziom. To jest kompromitacja. Ja w sumie już nie wiem, co jest większą kompromitacją. To nagranie Marii Korsz, czy twój tekst. Ja nie wiem, jak można wypuścić tak złą polemikę, tak złe sprostowanie, tak złą jazdę z kimś. To jest poniżej jakiegokolwiek poziomu. Gdyby to napisał praktykant na praktykach w mojej redakcji, to by się jego praktyki w tym momencie zakończyły. A ty tam podobno tkwisz od 1990 roku. Wydaje mi się, że ten tekst jeszcze jest gorszy niż ten tekst pierwotny. Że ty jeszcze mniej rozumiesz. Już wtedy rozumiałeś bardzo, bardzo mało, ale napisałeś tak dużo, że nie skondensowałeś tej swojej głupoty na tak małej powierzchni kartki, czy też strony internetowej. Nie mogę. A teraz no to widać przesada jest. Czarno na białym, że ty po prostu nie nadążasz. Nie umiesz liczyć, nie umiesz łączyć faktów, manipulujesz, przepisujesz. To jest żałosne, człowieku, to jest żałosne. No dobra, no... Którego roku? On nie powiedział 1990? 34 lata. No. Poszła ta odpowiedź. Dominika Wielowiejska podała dalej, chyba zachwycona twoim poziomem. W porządku. Może tak się tam wzajemnie sobą zachwycacie, może niewiele wam do szczęścia potrzeba. To jest w sumie piękne, gdyby wam tak niewiele do szczęścia było potrzebne. No ale znowu, ta odpowiedź też nie spotkała się z pozytywnym przyjęciem opinii publicznej. Ludzie to poczytali i łapali się za głowę. Co to jest? I głos w końcu zabrał członek zarządu Agory. Pan Wojciech Bartkowiak powiedział, wiem, że pan Stanowski postrzega swoją działalność jako przewrót kopernikański w świecie globalnych mediów. No najlepiej mnie wykpić. Za to, że ojej, próbuję, nie podoba mi się, jak ktoś kłamie na mój temat i manipuluje. To rzeczywiście, to tylko teraz wykpić mnie trzeba. Członek zarządu Agory uznał, że zamiast przeprosić, zamiast powiedzieć, o rany, posunęliśmy się za daleko, to nie, będzie ze mnie kpił. Jakoś przetrwamy ten wstrząs. No spoko, tak myślę, że przetrwacie. Co chwilę są zwolnienia grupowe, jakoś przetrwacie. W ogóle muszę powiedzieć do tych dziennikarzy, którzy tak widać, że bardzo starają się przypodobać władzom swojego koncernu i atakują na oślep. Was czekają też tylko zwolnienia grupowe, nic więcej. Nie przywiązujcie się aż tak bardzo. To wszystko do was wróci, bo będzie i tak kiedyś szukać roboty na rynku. I dalej nadchodzi najlepsze. Wyniki segmentów pokazują, że nie kładziemy się do trumny. Wręcz odwrotnie. Raczej jesteśmy niebezpiecznym zombie, wstajemy i wychodzimy na światło dzienne. I teraz nie będę się kłócił z Rafałem Ziemkiewiczem, kto komu ukradł myśl. Nie będę tego robił. W każdym razie uprzedził mnie, spoko, był pierwszy, wygłosił, to co miałem w zasadzie wygłosić ja, więc nie będę tego teraz powtarzał po nim, bo powiecie, że zrżnąłem to, a nie chcę być jak Głuchowski. W związku z czym po prostu wypuszczę wypowiedź Rafała Ziemkiewicza. To jest cudowne, no co to jest zombie? Trup, który gnije, ale mimo wszystko łazi. Palce mu odpadają jeden po drugim, tam połowę ludzi już zwolnili, ale jeszcze cały czas z grobu wyłazi i usił i kąsa, z tym trupim jadem zaraża. No i co robi zombie? Wyżera mózgi. I po prostu, panie Bartkowiak, no brilliant. Ja bym myślał całą noc i bym nie wymyślił lepszej metafory na Gazetę Wyborczą, niż pan wymyślił z tym zombie. Ja wiem, co teraz będzie dalej. Będzie się bizarz. Do następnych sponsorów, obrzydzać mnie, kanał Zero, cały, innych twórców kanału Zero, wszystko jedno. Wiadomo, że nie odpuścicie, ale mam nadzieję, że będzie to na trochę wyższym poziomie. Postrzelać na pustą to żadna frajda. Sponsorów, jak widzicie, mamy, na razie nie uciekli, ale jak ich odpowiednio zastraszycie, jak zaczniecie atakować z imienia i nazwiska prezesów, przedstawicieli, domy mediowe, nie wiem, wszystko jedno kogo, to może wam się uda. Póki co mamy jeszcze co jeść i za co nagrywać. A więc do zobaczenia przy kolejnych potyczkach. Tylko teraz mam prośbę do najwyższych władz Gazety Wyborczej. Weźcie, wytypujcie jakiś z 5 inteligentniejszych typów, albo typiary. I zróbmy to po kolei, żeby nikt 2 razy... Pierdolu nie dostał. Wiadomo, czego nie dostał. Jedźmy z tym dalej. Ej, mi się to podoba, nie? Bo Stanowski tutaj jest tak przewieziony, że to chuj, nie? No ego, kurwa, to stary, bije to w oczy aż, nie? Ale teraz jest podstawowe pytanie. Jak on ma, nie być przewieziony, jak za każdym razem, kiedy ktoś mu coś zarzuca, to jest to osoba skrajnie głupia, stary.
ja powiem tak, oni, te wszystkie głupoty i te farmazony, które wypluwają z siebie w postaci jakiegoś tekstu, to jak czytasz ten tekst, to jest w miarę spójne. Oni naprawdę bardzo, większość z nich bardzo ładnie pisze. Tylko że szkoda, że to nijak ma się do faktów i tam jest jakby to bardzo sztuczne, nie? Wiesz, to jest ten moment, w którym ja napiszę piękną autobiografię, w której opiszę, jak zdobywałem Nagrodę Nobla, jak uratowałem 400 dzieci jako strażak z palącej się szkoły. I to może być ślicznie napisane, tylko to jest bullshit, to jest nieprawda, to jest kłamstwo. I w momencie, kiedy jeszcze, wiesz, tam sobie kłamiesz, jak ja bym kłamał podczas opisywania odbioru Nagrody Nobla czy Oscara, no to tam no dobra, coś tam podkoloryzował. Tylko najgorzej, że oni kłamią o kimś. I to się może, jakby to się może przerodzić w jakiś ostracyzm społeczny, w niechęć jakichś środowisk do niektórych ludzi. I to jest wkurzające ogólnie, jeśli chodzi o dziennikarzy, bo oni mają jakąś tam wizję, mają jakąś drogę wyznaczoną, nie wiem, czy przez szefostwo, czy no jakieś takie ideologiczne. Każdy, kto się nie wpasowuje w to, musi zostać zniszczony do zera. On ma nie mieć co jeść, on ma nie mieć co pić, nie ma mieć czym jeździć. Ma po prostu słabo żyć, tylko dlatego, że ideologicznie komuś nie pasujesz. Teraz już tak ładnie nie piszą, za dużo tam studenciaki w ostatnim czasie. No ja nie wiem, bo ja tak jak mówię, ja nie czytam Gazety Wyborczej. Przede wszystkim dlatego, że uważam, że internet jest świeższy nawet od gazety, nie? No kiedyś było trochę inaczej. Ludzie to lubią, dużo osób ogląda. Na mnie spoko. Jakby co to we wtorki w KFC jest promocja. Mamy też innych sponsorów. Na koniec filmu będzie cała lista. To jest dla was ściąga. Jakbyście nie wiedzieli, kogo atakować, do kogo pisać maile, że jestem straszny, obrzydliwy i że w ogóle ten kanał nie powinien istnieć, że jestem seksistą i tak dalej, to dawajcie, wyślij do wielu. Możecie mnie załączyć od razu. Będę miał, nie będą musiały mi te firmy tego odsyłać, tylko będę od razu miał materiał na kolejny odcinek. Pozdrawiam. Okej. Okay. No ten, jutro muszę się skontaktować z prawnikiem i mu tutaj wyłożę kawa na ławę, bo to też tak nie może być, że jakiś muminek wysyła po firmach i mnie oczernia w e-mailach, nie? Jakby wiesz, ja rozumiem, że ten nie będzie, nie wiesz, godzi to w moją reputację, tak? Więc myślę, że tego typu treści no, nie powinny się pojawiać w mailach. Jak chcesz kłamać, to se kłam. Ja rozumiem, że mam z was bekę, bo jesteście imbecylami. I to jeszcze najgorszego sortu, bo naprawdę myślicie, że jesteście spoko. Nie ma nic gorszego niż głupiec myślący, że jest mądry, nie? I to jest właśnie Gazeta Wyborcza. I takie te... I ci ludzie, którzy pracują w tego typu korporacjach w Warszawie, bardzo często mają zakrzywiony obraz rzeczywistości. Oni naprawdę myślą, że coś znaczą w społeczeństwie. A znaczycie jeszcze mniej od innego szeregowego człowieka, bo on przynajmniej nie ma problemów z głową. Mega mnie to irytuje, nie? Więc no, ja nie aspiruję do tego, żeby współpracować, z Adidasem czy z Nike. Jakby nie. Bo jeśli ja potrzebuję naprawdę jakościowe ciuchy, to wchodzę na 7more7 i sobie kupuję. Pisałem ci wcześniej, może się nie udać pozwać pana Muminka z Wyborczej za pomówienia, bo tego mi sklika na temat twoich rzekomych zarzutów pobicia umieściła w jakichś durnych pytaniach prasowych do sponsorów kanału Zero. Nie napisała tego publicznie. To Krzysio dopiero zacytował treść tego pytania publicznie. Dobrze, tylko że pytanie jest tak. Skoro ona na przykład wysłała to do 40 firm i te 40 firm od tamtego momentu myśli, że Denis Trozyniak ma zarzuty za pobicie i mówią, o kurwa, on chodzi i bije ludzi. To co jeśli przez to któraś z tych 40 firm miała na przykład w planie odezwać się do mnie, żebyśmy razem współpracowali na jakiejś płaszczyźnie, ale przez to, że mają takie, nie inne informacje od tak renomowanej gazety, to zrezygnowali z tego. Wiesz o co chodzi, jakby to jest pod tym względem wkurzające. To co, ja mogę teraz legalnie pisać do wszystkich ludzi na świecie, że na przykład pani, ja nie pamiętam jak ona się nazywa, ale niech ona będzie Maria Kowalska, że pani Maria Kowalska jest, nie wiem, znęca się nad zwierzętami i ma zarzuty za pseudohodowlę. I na przykład trafi to do RMF FM. I RMF FM, jak ona kiedyś będzie szukała pracy, powie, o nie, pani Mario Kowalska, nie będziemy pani tutaj ten, bo pani ma zarzuty za to i za tamto. To co, legalne jest to, żeby kogoś na czyjś temat kłamać w mailach? Wiesz, bo to nie jest tak, że pani Maria rozmawiała z koleżanką na tym, przed siedzibą Gazety Wyborczej i ona mówiła, no, ten Nitro to śmieć. Ma zarzuty za pobicie. Zarzuty za pobicie. O, i koleżanka mówi, aha, no to rzeczywiście jest złym człowiekiem. To nie jest to. Jakby to rzeczywiście może mieć wpływ na moje życie. Wiesz o co chodzi, nie? A nie wiem, ja jutro się prawnika zapytam, jakby to jest proste, nie? A jeśli jest to legalne, to co ona zrobiła? O!
O, róbcie maile, tylko tyle powiem. Róbcie maile, pobierajcie tora. Kumałaś, to nie publiczne, to raczej trzeba by było udowodnić, że wywołała to jakąś twoją konkretną niekorzyść, tak sądzę. Okej. Okay. To ciekawe, czy ktoś zezna, że chciał ze mną współpracować i straciłem przez to 1 000 000 zł. Jeśli ona może pomawiać, to ja też ją zacznę pomawiać. Tylko ja trochę więcej maili wyślę, nie? Na lustrach widzą linię im, jak już odbija palma, to chore czasy ciągają na same ścierwo. Opłaty za NDP, a potem bezsenność. Nie byłem ścigany, bardziej wciągany przez mrok. Świeć się kryształ zapakował.